Często dostaję wiadomości na Facebooku, na Instagramie od osób, które piszą mi właśnie coś w stylu: słuchaj Mariusz, wyślij mi tam jakąś dietę, wyślij mi jakiś trening, ja sobie spróbuję podchudzać się, coś tam popróbuję, podziałam, nie podziałam, jakoś to będzie. I ja już od razu wiem, że z tego nic nie będzie, tej osobie się nie uda i szkoda mojego czasu, dosłownie. I w zależności od tego, jaki mam dzień, to czasem takiej osobie odpiszę: jasne, zobacz sobie coś tam, zobacz sobie i będziemy działali. A czasem odpiszę wprost to, co teraz tobie powiem. Ja nie działam, nie pomagam osobom, które próbują. Ja działam z osobami, które nie próbują, które robią, chcą, są zdeterminowane i po prostu działamy. I to właśnie tym nagraniem chciałem podkreślić cały przekaz, bo szkoda czasu, szkoda życia na próbowanie, tak? Że sobie coś spróbujesz, może sobie zrobisz, ponieważ próbowanie zawsze daje ci taką furtkę wyjścia. I wiesz, co najczęściej się dzieje? I uwierz mi, wiem, co mówię, bo już 8-10 lat zajmuję się, prowadzę osoby, mam team dietetyków, mam team trenerów, po prostu mamy multum osób, z którymi działamy. To jest to, że próbowanie nie wychodzi i taka osoba, jeżeli nadarzy się pierwsza, druga okazja, żeby przestać działać, ona przestaje działać. Czyli próbujemy, pojawia się jakiś problem, o, tu coś nie mogę, tu coś, jakiś wyjazd, tu jakieś wakacje i ona mówi, no to sobie popróbowałem i tyle. Dlatego ja już właśnie po to robię to nagranie, żeby powiedzieć, no kurde, szkoda czasu, szkoda mojego czasu, szkoda rozpisywania tych wszystkich diet i szkoda twojego czasu. Więc przede wszystkim, jeżeli chcesz zmienić swoją sylwetkę, zależy ci na tym, to zapisz sobie na kartce: zmieniam się, jaki mam cel i nie próbuję. I właśnie, najlepsze efekty, najlepsze metamorfozy, które dziś tutaj widzisz na moim kanale, które ciągle się tam przewijają, są z osobami, które nie próbowały, które już od samego początku, jak czytam ich wiadomości i sobie analizuję, co one pisały, to były zdeterminowane, chciały działać, albo na początku właśnie miały takie myślenie, a spróbuję, a zobaczę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I często właśnie w takiej rozmowie ja tym osobom tłumaczę to, co teraz tobie tłumaczę. Jeżeli spróbujesz, to nie ma sensu, tak? Idź sobie tam, wykup sobie dietkę u kogoś na 2 tygodnie, spróbuj sobie i zobaczysz, że z tego znowu nic nie wyjdzie. Podejmij świadomą, dorosłą decyzję, że coś robisz. Zadeklaruj się, że działasz. Nie przez tydzień, nie dwa, nie miesiąc. W ogóle jak ja widzę rozpiski, jak ludzie po prostu robią coś na miesiąc, to od razu widać, że to nie ma sensu. Bo właśnie one sobie próbują, tu sobie próbuję u tego trenera, tu u tego i u każdego mu nie wychodzi, z każdego jest niezadowolony. Podejmij decyzję świadomą, że działasz przez czas, który potrzebujesz, żeby zmienić sylwetkę. I to nie będzie miesiąc, bo w miesiąc nikt nie zmieni sylwetki. Potrzebujesz 3 miesiące, 6 miesięcy albo rok, w zależności od twoich problemów, od tego, ile masz do zrzucenia i w świadomy, dorosły sposób, ponieważ zakładam, że jesteś dorosły, ja pracuję głównie z osobami dorosłymi, zdecyduj się, podejmij decyzję, przeanalizuj to wszystko, albo przeanalizuj to ze mną, albo jak chcesz działać sam, to sam ze sobą sobie to przeanalizuj, ile potrzebujesz czasu, ile ci to zajmie i nigdy ci nie wyjdzie, że potrzebujesz na miesiąc. Załóż sobie czas, 3 miesiące, 6, 12 i podejmij normalną, świadomą decyzję i działaj. I szukaj rozwiązania, tak? I to jest pierwszy krok, to jest dopiero pierwszy krok. Więc napisz mi w komentarzu, czy próbujesz, czy działasz, a może już próbowałeś wiele razy i ci nie wychodziło, a może teraz zaczniesz działać, się odchudzać na porządnie, nie próbując. Mam nadzieję, że to nagranie cię trochę zmotywowało do działania. Jeżeli chcesz więcej takich nagrań, daj mi znać i do kolejnego nagrania.